I gonitwa się rozpoczęła, bo Terus troszkę zgubiła starty. Nie najlepiej także Double High Lady. A na czele jest Hermida przed Ascata Sun. Na miejscu trzecim, ale w lekkim odstępie Eclipsis. Niesie się wyraźnie debiutująca Boterus. Za nią jest tylko Double High Lady. Przed nią Eclipsis, Larpur Lar. Na miejscu drugim Ascata Sun, a na prowadzeniu Hermida. I za chwilę będzie 1100 metrów do celownika. Hermida, Ascata Sun, Larpur Lar. Dalej Eclipsis, Boterus i na miejscu ostatnim Double High Lady. 900 metrów do słupa, Hermida na prowadzeniu, na drugim miejscu cały czas Ascata Sun, dalej Larpur Lar, z problemami w tej chwili Eclipsis, przesuwa się bliżej czołówki Boterus. A na początku ona galopowała nieco płochliwie, teraz już jest nieco lepiej. I wyjście na prostą, Hermida przy kanacie, polem Larpur Lar. Na tym łuku straciła trochę Boterus, ale galopuje jeszcze całkiem przyzwoicie. No, może być niezły debiut. Ucieka przy kanacie Hermida. Larpur Lar teraz atakowana przez Boterus. Boterus wysuwa się na miejsce drugie. To do celownika zostało jeszcze 150 metrów. Hermida, Boterus. I jeszcze do celownika 50 metrów. Hermida utrzymała się na prowadzeniu. Hermida, Boterus, Larpur Lar i Double High Lady.